Siemaneczko do beściaki, z tej strony Bora. Kolejna niedziela i kolejny 29 już niedzielny odlot z grą War Thunder. Dzisiaj wziąłem sobie radzieckie samoloty, bo nim chyba najprzyjemniej mi się pyka. I zobaczymy, ilu wrogów dzisiaj pyknę. Robimy sobie na razie kółeczko w ich stronę. Niech tutaj dolecą do mnie. Wiadomość, że się nie będę rzucał na pierwszego, bo to nie ma sensu. No i z powrotem, dobra. Statki sobie zostawimy. Bardziej skoncentrujemy się na wrogich samolotach. No dobra, od lewej strony niech będzie. Jeszcze mi się nic nie pokazało, ciekawe. 2 kilometry w górze, może troszeczkę wyprostujemy, jak myślicie? Teraz tutaj powinno coś pokazywać. O, tamtej strony już się pokazują. Nie no, tak sam to chyba... Czekajcie, bo tutaj coś tam lata niżej, ten chujos. Ha, 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 chujos! O kurwa! Ale ostatnio w Q&A Royo czytał nikt jeszcze lepszego gościa. Tęczowy Fiut. Ja byłem poskładany. Jak można dać sobie nick tęczowy Fiut? Dobra, bombowiec. Spróbuję cię zahaczyć lekko. Powinno się udać, chociaż parę razy. Kaj, ty mi zakręcasz. Zwolnimy. Jeszcze zwolnimy. Wow! Gdzie on jest? Dobra, wiecie co? Ja sobie troszeczkę z tej strony i z tej strony. I teraz sobie za nim śmignę. Cwaniaczek wąwozem leci. Ale wcześniej czy później i tak wyleci. 500 metrów. Uniki dobre robi. Kurde, naboje mi się skończyły. Ale ja sobie za nim pościgam. 600 metrów. Kurde, oddala się. Nie mam już w ogóle naboi. Ja sobie wzlecę trochę wyżej i potem na niego zanurkuję. O, już jest kilometr ode mnie. No to moje nurkowanie jednak nic nie da, chociaż... No nic nie da, dobra. Ło, ja wleciałem na wrogie terytorium. Nawet się nie kapłem. A może to i dobrze. Ciśniemy. Ale nie ma co na miejsca patrzeć na razie, to bez sensu. Może sobie tutaj, słuchajcie... Nie, nie będę niszczył naziemnych chyba. O, tamten leci tak fajnie na mnie. Bardzo mi to pasuje. Co się stało z moim silnikiem? Teraz dopiero się ścięłem i z moim lewym skrzydłem. To chyba ten chujos. Dobra, ty zostaw tą kolegę mojego. Tak, tak, zakręcaj. Właśnie mi to bardzo pasuje. Dojdę cię? Myślę, że tak. Krytyczne dostał. To albo będzie asysta, albo będzie zniszczenie. Tam leci kolejny. Wiem, wiem, wypatrzyłem cię, kolego. Wow! Dobrze. Dobrze go wypatrzyłem, co? Kurde, lewe skrzydło strasznie domaga. Do góry, no dobra, asysta. Wiecie co, to teraz się już pobawimy z tymi naziemnymi tutaj. Bo ja nie mam co za bardzo latać daleko. I cwaniakować, kombinować. Spróbujemy te naziemne i spróbujemy tego basza. Co to do mnie napierdala? Dobra, zniszczenie, ale... Otóż to, otóż to. A
A, jeszcze go parę razy przyciągłem, zanim uziemiłem. Dobra, bierzemy kolejny samolot. Dawać, dawać tego. Miga 3. Niga, Niga. O, Niga. To nie jest MiG, tylko Nigy. Dobra, wysokie mam miejsce. O, ale 533 punkty są. Dobra, ciśniemy na kolejnego. Trzeba się z nimi zabawić bardziej odpowiednio. Nawet nie wiem, kurczę, kiedy mi ten silnik uszkodzili i to skrzydło, tak naprawdę, prawdę mówiąc. Dark Masters, on chyba dostanie. Chociaż ten Erik... Elvin? Nie, dobra. Mam ciebie, kolego. Przeleciałem sobie tak fajnie koło ciebie. Teraz jeszcze raz to uczynimy. Tam chłopaki się już tobą zajmują. Ale ja też troszeczkę dołożę swojego. Dobra, już jest po nim. Ja go zniszczyłem. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, next. Tutaj tak fajnie kmyczek leci na mnie. Bardzo mnie to cieszy. Oj, nie dostał. Zdążę zrobić obrótkę? Gdzie on jest? Nie wiem. Leci następny. Nawet trzech. Któregoś odpalę, tego. Ale ja też dostałem, no. Jak krytyczne, to co, nie zniszczyłem go? No nie nerwujcie mnie. Musiałem go zniszczyć chyba. No zaraz to sprawdzimy, obadamy. O nie. Wziąłem przypadkowo zły samolot. Dobra. Lecimy na ich lotnisko. Chyba, że coś ciekawego po drodze będzie. Albo mi się wydaje? Nie, dobra. Nie, no lecimy na ich lotnisko, nie ma co. Tylko to jest daleko i czasu mi tylko zajmie. Nie, bawimy się z nimi. Spróbuję ich rozwalić, aż jednego jeszcze. Zostaw te moje naziemne. Gdzieś ty jest? Źle to zrobiłem. Teraz on mi siądzie na ogon. Dobrze, mam karabin z tyłu. Powinienem tego podniszczyć jeszcze trochę. Dostał. Drugi raz. Ty, stary! Naboje mi się skończyły. Tak nie może być! Ale napieprzam kogoś z tyłu. 7 sekund. Spokojnie sobie za nim polecę. Jak nie zrobię jakiegoś sztumskiego numeru... No, zrobił. Ale spokojnie. Co ty, kurwa, na brzuchu lecisz? Co ty, co ty? Znowu oberwał. Dobra, krytyczne. Trochę po nim pruje, co? Znowu. On już jest mój. Albo asysta, albo zniszczenie. No nie odpuszczę mu, no kurde, twardziel. Twardy jest. Dobra, a już myślałem. Tak, jest po nim. Zniszczony, pięknie. Czyli trzy jednak mam zniszczone.
Chociaż wydaje mi się całkiem prawdopodobnie, że tamtego wcześniejszego też zniszczyłem, no ale... Dobra, dobra, wlatuję tutaj na moją strefę. Zajebiście. O, chłopaki go już odpierdzieliły. Dobra, tu jest kolejny. Tu jest kilka. Którego bierzemy? Tego myślę. Bomby zrzucę, będę szybszy. Co ja zrobiłem? Nie wiem, co się stało. Kurwa mać, nie wiem, co się stało. Okej, teraz dobrze. Coś kurwa nacisło mi, nie wiem co. Chowaj podwozie. No i przez tą zabawę, kurde... I... Dobra. Orzeł. Orzeł. Kurwa orlety. Wylądujesz jak kurwa puchacz. Asysta. Dobra, nie ma co na niego ciulać już. Och, tam mi przeleciał taki jeden fajny. Gdzie on jest? Tutaj. Kolejne trafienie, to się mi podoba. Dobra, wylądował w tym wodzie, zaraz wyląduje. O, jak mu fajnie na ogon siądę. To jest Erwin. Erwin, let's play. A, kilometr już ode mnie. Nie ma opcji. Nie ma chuja na mariole. Tutaj coś wlatuje. Dystans się zmniejsza. Ja wysokości nabieram. Prognostyk fajny. O, ale i się naboje skończyły. No kurwa kurczę zajebiście. 10 sekund. Nie wlatuj do wody, weź, że... On wleci do wody. No popełnił samobójstwo. Widział, że Bora za nim leci, to popełnił samobójstwo. Dobra, któregoś z tych. SHXJG będzie pierwszy. Tak mu przetnę drogę, jak myślicie, będzie dobrze? Kilometrak. Trafienie. Co ty, świże, robisz? Krytyczne. Ale zjebwałem, powinien zwolnić. Ktoś jest za mną. Ale samolot zniszczony. Ty do mnie strzelałeś? To ja se postrzelam do ciebie. Asysta. Pięknie, pięknie. Tak pięknie, że aż pyta mięknie. Kolejny. Zaraz będzie trafiony, no właśnie. Kolejny raz. I kolejny. Zniszczony. Ile mam? 5? Mam 5. I ponad 2 koła. Zajebiście. Elwin. Elwin, let's play. Muszę go dorwać. Ale będzie kłopot, nie dorwę go. Tam wyżej jeszcze chyba ktoś jest, nie? Nie. O, Dark Master znowu leci. Cieszy mnie to bardzo. Troszeczkę tutaj poziom zwiększymy. Tamten kurde już 3 km ode mnie, daleko. Tutaj nie ma nic za mną? Nie. Tylko tak dalej, a wygramy. No wiem, nie ma innej możliwości. Skoro Bora lata na tym niebie. Ci mają po 7 samolotów zniszczonych, nieźle. Ponad 1,5 kilometra jeszcze. Ale spokojnie, trzeba być cierpliwym. Kilometr. Teraz go pyknę pierwszy raz. Tak jest.
Teraz go pyknę drugi raz zaraz. O ile jakiś mój we mnie nie walnie. No co jest, przecież go pykłem. Do góry zaraz poleci. Asysta. Nie jest źle. Kto następny? Nie ma już chętnych? No to lecę na tamte naziemne. Jeszcze im cztery zostały. Są chyba w miarę blisko, nie? No zaraz zobaczymy. Lecę do nich. Może podwyższę swoją trzecią, czwartą już pozycję. Zobaczymy. Samoloty im się chyba pokończyły. A tu przed chwilą jakiś mój niebieski samolot był i gdzieś tutaj latał, już go nie ma. O, cześć kolego. Jaki baran. Nie mam naboi. To ja jestem baran. No, zniszczą go, nie ma opcji, żebym ja się wyrobił. Leci następny po lewej stronie na górze, cholera, widziałem go. Ło, dostał, dobra. Ja przy okazji też nie. Do wody, krytyczne. I zniszczenie. Asysta, no cholera. Trudno. Lecimy dalej w tamtym kierunku. Prawe skrzydło, jak widzicie, uszkodzone. A, jeden naziemny im został. Czekajcie, bo za mną coś jest. Może się mi uda. Nie, nie uda się. On się oddala. Lecimy tutaj nad ich lotnisko. Paliwo mi się skończy. 27 minut. Trze! O, nie wiem, czy ja drugą walkę rozegram. Kurde, będzie to za długo trwało, jak myślicie? Dobra, coś tu już widzę. Mam tylko cztery bomby, ale spróbuję im po jednej tam puścić. Dobra, tego już rozwalili. Zaraz rozwalam kolejnego, przypuszczam. No to puszczę im po dwie bomby. Albo tu już tylko jeden został, nie? No nawet trzy puściłem. Tu już dalej chyba nic nie ma. Nie. Dobra, ale naziemną zniszczyłem. Co my tu jeszcze mamy tak naprawdę? Chyba nic. No dobra, ale gdzie oni mają tą naziemną? Bo ja tego nie widzę. Tam. Chyba tam. Nie, tam jest statek. Kurde. O, ten tutaj leci. To może się z nim jeszcze zabawię. Dziewięć samolotów zniszczonych. Nieźle, ziom, nieźle. Dobra, polecimy sobie na ten statek. Zobaczymy, może statek rozpieprze jeszcze. Może mi się jeszcze uda. Kurde, nie patrzyłem, której zacząłem, ale coś mi się wydaje, że to będzie tylko jedna walka w dniu dzisiejszym. Jedna bitwa. Jeśli faktycznie tak się to skończy, to wybaczcie te beściaki. Tak, tak, chodź tu do mnie. Chcę cię jeszcze trafić. No dobra, nie ma co, ty już lecisz. Smoleńsk go odjebać. Ja sobie ten statek, kurde, tylko muszę go tak, żeby go... żeby mu przelecieć po całej tej... po całym pokładzie. Nie żyjemy.
O, zniszczone wszystkie samoloty wroga. No to dobra. Tak to zostawiam. Kurde, nie zobaczyłem, o której zacząłem, no. Pięć samolotów zniszczonych, punkty doświadczenia trochę wpadło. To mi bardzo pasuje. Wynik mam ponad 2000. Dwa cele naziemne też zniszczone. No. Dobra, dobieściaki, to by było na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, standardowo nie zapominajcie zostawić łapy w górę jakiegoś swojego komentarza, który jest cholernie zawsze motywujący. Jeśli nie jesteś dobieściakiem, nie jesteś jeszcze moim widzem, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Będziesz na bieżąco z wszystkimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko, do kolejnego odcinka, do kolejnego mojego materiału. Na razie, ho, pa, pa.